W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzieweczka umarła, ale jej ojciec ufa, że jeśli Pan Jezus przyjdzie, to zdoła ją przywrócić do życia. Kobieta cierpiąca na krwotok przez 12 lat próbowała wszystkich możliwych naturalnych środków, żeby odzyskać zdrowie. Jednak nie porzuciła nadziei i szła za Panem Jezusem, żeby tylko dotknąć skrawka Jego szaty. Cała dzisiejsza Ewangelia opowiada o wytrwałości, opowiada o nadziei, opowiada o niezłomności. Ta kobieta, która przez 12 lat chodzi po wszystkich lekarzach i jak czytamy u innych ewangelistów, jej stan nie tylko się nie poprawił, ale jeszcze się pogorszył. Zrobiła wszystko, co mogła, a jednak nadziei nie porzuciła. Jest ona bardzo dobrym obrazem tego, w jaki sposób my powinniśmy podchodzić do nadziei, do wytrwałości, do naszej pracy i do ufności w pomoc Bożą. Zacznijmy od tego, że powinniśmy, tak jak ta niewiasta, zrobić wszystko, co w naszej mocy. Gdy stajemy przed jakimkolwiek problemem, najpierw musimy włożyć cały nasz czas, całe nasze siły, całe nasze zaangażowanie, tyle ile jesteśmy włożyć w daną sprawę w stanie, żeby to rozwiązać, żeby pokonać ten problem. I jednocześnie musimy mieć tą ufność, że tak naprawdę wystarczy, że dotkniemy się skrawka szaty Pana Jezusa, a w jednej chwili problem może być rozwiązany. To połączenie jest genialne. Z jednej strony robimy to tak, jakby wszystko zależało od nas. Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że ostatecznie wszystko zależy od Pana Jezusa. I w ten sposób z jednej strony unikamy lenistwa, unikamy takiego hipernaturalizmu polegającego na tym, że to Pan Bóg musi się wszystkim zatroszczyć. Ja nie muszę zbyt wiele robić, ja tylko Jemu muszę to poświęcić i już wszystko jakoś tam się poukłada. Z jednej strony wkładamy to nasze zaangażowanie, z jednej strony nasze siły poświęcamy danej sprawie, ale z drugiej strony nie przebóstwiamy tego naszego czynu. Nie uważamy nas samych za to najważniejsze źródło sprawiedliwości. Nie ma nic gorszego w życiu kapłana niż pewien rodzaj sukcesu. Mianowicie taki sukces, gdy kapłan zaangażuje bardzo dużo swoich sił w jakąś pracę, w jakiś wysiłek, w jakieś dzieło apostolskie i ta praca przyniesie owoc, a jednocześnie kapłan zapomni w tym wszystkim o tym, kto musi to wszystko napędzać, o tym, kto tutaj daje życie. Jest to rodzaj takiego aktywizmu, gdy kapłan widzi, że jego działania przynoszą owoce i jest przekonany, że faktycznie to działa. Nawet jeśli sam przed sobą się nie przyznaje, oczywiście, że twierdzi dalej, że to wszystko Boża łaska i tak dalej, ale jednak gdzieś tam głęboko jest przekonany, że po prostu muszę działać, muszę robić, muszę zrobić to, to i to. Tu chodzi tak w tradycyjnej duchowości za jedną z najbardziej niebezpiecznych pokus w życiu kapłana. Bo wtedy jest jak ta miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. To robi dużo hałasu i wtedy wydaje się, że wszystko jest dobrze. To nie tylko wydaje się, że jest to dobry kapłan, ale być może nawet świątobliwy, taki niezwykle skuteczny, stawiany za wzór dla innych. A to wszystko jest wewnętrznie puste. To jest tylko taki hałas. Właśnie jak taka miedź brzęcząca robi wiele hałasu,
ale życia w tym nie ma, bo to Pan Bóg ostatecznie musi to wszystko swoją łaską napędzić. I to dotyczy życia każdego katolika. O ile w przypadku apostolatu można powiedzieć, że to się jeszcze bardziej potęguje, bo tam mamy do czynienia już z zadaniem, które jest stricte nadprzyrodzone. O tyle pamiętajmy, że każdy z nas ma cel, ten najważniejszy, jedyny, ostateczny, który jest stricte nadprzyrodzony. I że tylko on ostatecznie ma znaczenie i wszystkie nasze czyny tutaj na tej ziemi, jeśli do niego nas nie doprowadzą, to na nic to wszystko było. A skoro mamy ten jeden cel, to najważniejszym środkiem jest właśnie Boża łaska, jest właśnie Boża pomoc. I w naszym życiu dosłownie to obowiązuje, co święty Paweł napisał o miłości, że jeśli chociażby te czyny tutaj wydawały się wielkie na zewnątrz i chociażby się wydawały właśnie nawet pobożne, o jeśli nie są napędzone tą Bożą miłością, jeśli nie są napędzone Bożą łaską, to wtedy jesteśmy jak miedź brzęcząca i cymbał brzmiący. Dlatego właśnie jak ta kobieta z dzisiejszej Ewangelii, z jednej strony pracujmy tak, jakby wszystko zależało od nas, z drugiej strony cały czas pamiętajmy o tym, że ostatecznie to, co najważniejsze, nie zależy od nas, że ostatecznie to Bóg musi nas do siebie podnieść, że ostatecznie do Niego się nie wespniemy, że na naszych siłach się tam nie zdołamy dostać, że potrzebujemy, żeby On nas tam przez swoją łaskę podniósł. I tak przyjdźmy tutaj do Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie i chwyćmy się tego skrawka Jego szaty i trzymajmy się Go. Już Go nie puśćmy. Bądźmy przy Nim cały czas. I tak przyjdźmy do Niego jak najczęściej. Do Pana Jezusa w Komunii Świętej. Do Jego Najświętszej Ofiary. Po to, żebyśmy nigdy nie zapomnieli, co jest najważniejsze. I prośmy Go też o to dzisiaj. Żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, co jest najważniejsze. Nawet wtedy, gdy będzie nam się wydawało, że jest już za późno. To jest niejako ta druga część dzisiejszej Ewangelii. Ta dzieweczka, która już umarła. To jest obraz nadziei wbrew nadziei. Czyli tej nadziei, kiedy już po ludzku nadziei mieć nie można. Jak najbardziej, jeśli chodzi o nasze zbawienie, to tak, taką nadzieję mieć musimy. Nawet wtedy, gdy wydaje się, że to już koniec. Że mamy już z trupem do czynienia, że tu nie ma już zdrowia, które można by było przywrócić, tylko po prostu jest zgon i śmierć. A nawet wtedy musimy wciąż ufać i Pan Jezus, jak widzimy, jest w stanie trupa do życia na nowo przywrócić. Pamiętajmy tutaj o tym przykładzie, który jest jednym z moich ulubionych, a który bardzo dobrze pasuje do tego wskrzeszenia trupa do również tych naszych życiowych sytuacji, gdzie już wydaje się, że nadziei nie ma. Gdy upada Imperium Rzymskie, krótko po swoim chrzcie można powiedzieć, a to mamy właśnie i jedno i drugie. Mamy tych, którzy nieustannie pracują. Pamiętajmy o tych benedyktyńskich mnichach, którzy przepisują starożytne księgi, gdy wokół nich płonie świat. Cały świat, można powiedzieć, cywilizowany świat, całe imperium sypie się. Dla świętego Augustyna to jest koniec świata. A ci mnisi przepisują starożytne księgi. Wydaje się, że to nie ma sensu. Właśnie robią, co mogą i w ten sposób kładą fundamenty pod nowy świat. I z drugiej strony to był właśnie taki moment, gdzie wydawało się, że mamy do czynienia z trupem. Że wydawało się, że to już się nie może podnieść. Niejako to rzymskie imperium, które stało się przecież katolickim imperium, to rzymskie tysiącletnie imperium, które rządziło całym światem, całym znanym wtedy światem dla ludzi z basenu Morza Śródziemnomorskiego, on idzie na dno. Wydaje się, że to już koniec. Ale potrafi wypłynąć. On płonie i zamienia się w popiół, ale potrafi z tych popiołów się podnieść. To jest właśnie
taka nadzieja wbrew nadziei. To znaczy taką nadzieję mieć możemy i dzisiaj, gdy patrzymy czy to na nasze społeczeństwa, czy to na Kościół Święty, nierzadko możemy mieć wrażenie, że mamy do czynienia właśnie z takim trupem, że to już nie ma zdrowia, które można by było przywrócić, że to już jest zgon, że to już jest rozkład. Być może, tak jak właśnie z trupem, nie od razu to jeszcze jest tak bardzo drastyczne, że wszędzie od razu widać i z daleka czuć ten zgon, ale jednak już ta woń rozkładu się roznosi. Ale Pan nasz Jezus Chrystus jest w stanie wskrzesić każde zwłoki do życia i zobowiązuje nas do tego, żeby z jednej strony robić wszystko to, co w naszej mocy. Biorąc za przykład i tą kobietę z dzisiejszej Ewangelii, i tych benedyktyńskich mnichów, którzy w obliczu końca świata przepisują starożytne księgi. Modlą się i pracują. Nie politykują, nie zastanawiają się, który to tam doprowadzi, to, który co załatwi i jak zrobi, i tu polityka, wojsko i tak dalej. Nie, po prostu robią to, co do nich należy i kładą fundament pod katolicki nowy świat, pod katolicką cywilizację. I tak to, co wydało się, że już przemija, stało się takim ziarnem, które obumarło po to, żeby wyrosło z niego coś nowego. Prośmy Pana Jezusa, abyśmy to potrafili. Abyśmy potrafili nawet wtedy, gdy właśnie wszystko nam już się usypie, nawet w tych sytuacjach, gdy wydaje nam się, że nie ma już nadziei, abyśmy raz potrafili niezłomnie, wytrwale pracować, dwa, abyśmy wtedy potrafili, jak ta kobieta z Ewangelii, chwycić ten skrawek szaty Pana Jezusa i trzymać. Trzymać ten skrawek przede wszystkim właśnie tutaj przy ołtarzu. Przychodzić do Niego nieustannie, do Jego najświętszej ofiary. Przychodzić do Pana Jezusa w Komunii Świętej i prośmy Go o to. Prośmy Go o to, abyśmy nigdy się od Niego nie oddalili. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.